crossroads of money and magic. Deliver the crystal to Manolan. Nie możemy nic zrobić. I hope so. It's been pretty dull. We should go back to the city, where it's safe. The farther we get, the better. It's our home. It'll be our tomb if you don't drive faster. There's an army of necromancers coming. Necromancers. Fenric didn't say anything about them. Master Fenric rarely. Nie lubimy nekromantów. Świnie, no. Sami przyznacie, to nie jest Wiedźmin 3 Dziki Gon, grafika, no. To nie jest, no, coś powiedzmy, ale jednak wykonanie całkiem ładne jest, no. Gra bardzo klimatyczna, naprawdę. Muzyka też jest spoko. I'm the envoy from Master Fenrir, with a message for the wizard Menelag. Menelag. Lord Menelag. Got any proof? We're a little wary of strangers. I have a letter of introduction. Let me see it then. By special request of Lord Menelag. And there's a... No pieczęć, strasznie fajnie. Puścisz nas? We'll stable your horse for you if it pleases you, sir. Of course. Can you tell me where to find Menelag? Certainly, sir. You go uphill past the Golden Rivet and Sweet Dragon's Blood. What's that? Co się stało? Co się dzieje? Ojej. Co to za armia jakaś tam nekromantów? Już się zakryły, tam lecę, leci cyklo, poszalały. Dobra, to będzie wyścig z czasem, mówię wam. Raz oczy. Chciał zapisać. Dobra, nie mogę zapisać. Idziemy. Tutaj to muluje, o ci pan, szybko tam. Hopsa. Całe miasto leci. Szybciutko. Nie ma ani chwili do stracenia. Ale rusz się, no. Szybciutko, załączaj tego sprinta. Dobra. Wjeżdżamy sobie. Wjeżdżamy i lecimy. Raz za trzy. No już spadaj. Jeb. Szybko, trzeba zamknąć to. Zaraz to... Jest, dobra. Ocaliliśmy całe miasto przed gulami. No nie całe miasto, bo tam się leją na dole, naparzają. Dobra, nie będziemy marnować czasu. Do balisty, tak jest. Aj, kapitanie, aj. Zobaczcie, jaki szczęśliwy jest. Wszystko się rozwala. Niewątpliwie będziemy musieli zainwestować w umiejętny sprint, bo strasznie mamy mało jakby tej energii. Dobra, do balisty. Szybciutko, będziemy strzelać. Gdzie jest nasz przeciwnik? Do kogo mamy strzelać? Ale tu nic nie ma. O, jest przyszedł. Łup. Jeszcze raz. You have to kill it. Just kill them. Yeah, zabity. You did it. I'd hug you if I could. Tak jak można było się spodziewać, najbardziej przy punkcie cyklopa jest jedyne oko, więc proszę bardzo. Wow. No i jest to gra dosyć, powiedziałbym, brutalna, jeżeli chodzi o walkę. Wszystko. Ale cóż z tego. Bycie bohaterem nie zawsze musi wiązać się, nie wiem, z czystą robotą. Czasami trzeba po prostu kogoś zabić. Dobra. Oczywiście nie w prawdziwym życiu, tak? Dobra, git. 4 punkty umiejętności. Co my z tym zrobimy? Na razie nic. Bo po co nam to? Sobie zaraz zagospodarujemy. Musimy bardzo uważnie zwracać uwagę, uważnie zwracać uwagę na masło maślane. Musimy po prostu zwracać uwagę na różnego rodzaju znajdźki, chociażby
pieczony chlebek, nie? To nie jest nam potrzebne, możemy rzucić to w ogień. Po co nam to jest? Ale ogólnie życie możemy sobie jakby wrócić, jedząc racje żywnościowe albo pijąc miksturki. A tych miksturek i racji żywnościowych wcale nie jest tak dużo w tej grze. Na tym poziomie trudności to możliwym jest, że no po prostu... no nie będzie nam to starczało, dlatego musimy szybko zainwestować w czar, proszę państwa, leczenie. Tak. Wtedy na przykład będziemy mogli sobie zamieniać miksturki many na... życie, bo... no przecież czary kosztują manę. Dobra, tutaj widzimy właśnie książkę Bestiariusz Ashen. Możemy sobie przeczytać. No ogólnie te książki nie mają nic ciekawego sobie, no zależy co kto lubi. Możemy się z nich dowiedzieć o jakichś słabych, powiedzmy, punktach przeciwników. No na przykład chociażby, że ogień wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem na orki, albo że ogień jest jednym z najlepszych rozwiązań na pająki. No, więc ogólnie takie różne ciekawostki zawiera, które się oczywiście sprawdzają w grze, tak? Wczytywanie, no matko. To jest coś, czego nie lubię w tej grze, ale no trudno. Niech będzie. Co jest, przyjacielu? Ratuj go. Mamy łuk. Drewniany kij jest dla takich magów, bym powiedział. Każdym typem oręża walczy się inaczej. Jeżeli mamy taki dwuręczny kij, oburęczny, to może mieć takie jakieś, proszę bardzo, tak, tak, no i możemy też tak. No, ale ja nie będę korzystał z kij. Prędzej ze sztyletów i łuków. Dobra. Ogólnie strzały są ograniczone w tej grze, w sensie... no nie mamy ich nieskończoność, tak? Musimy je znajdywać. Ale w pewnym momencie gry znajdziemy tak zwany kołczan nieskończoności, który po prostu sprawia, że nie mamy nieograniczoną ilość strzał. O, właśnie przyszedłem obok pochodni i mi się zapaliła strzała, zobaczcie sami. Jakbym strzelił przeciwnika, to by się podpalił. I od jego zwłok mogę też podpalić strzały. I to powoduje, że możemy tak zapętlać i biegać cały czas z zapalną strzałą. Dobra. A znowu się rozgadałem. Hopsa, hopsa. Będę musiał jakoś czaić, jak się zapisywał grę. O, tam coś się świeci. Że nie będę z łukiem biegał. Schowaj to, please. Dobra. Tam się coś świeciło. I zaraz... O, proszę bardzo, jakiś kij. Op, op. Chodź, chodź do pa... chodź do wójcia. Op. No chodź tu, mamy. Co to jest? Kij bojowy, obrażenia plus 2, tylko musimy mieć walkę w zwarciu. Na razie nic nie inwestujemy. I to nie są wszystkie znajdźki tutaj, proszę państwa. Sami wyszliśmy. I tutaj... gdzie to było? Muszę sobie przypomnieć... pójdziemy sobie tędy. Nie, tutaj najpierw pójdziemy. Co tu jest? Otwarte, fajnie. No to wbijamy... raz, dwa, trzy. Nie, tu nic nie ma. Nie, coś tu się kryje. Proszę bardzo, skrzyneczka. Jedzonka. Papu. Dobry papu. Dobra, idziemy na górę. Sare, co nie biegać kompletnie. O, jeszcze lepiej. Miksturki. Po co mnie to? Dalej. O! Zwój z kucia lodem. Jeżeli chodzi o skille, w sensie czary, nie musimy ich umieć, żeby ich używać. Możemy mieć zwój. Zwoju możemy używać bez względu na, nie wiem, ilość many, na, nie wiem, na to, czy mamy ten skill, czy nie. Po prostu
zużywa podczas używania tego skilla, jakby zużywa nam też zwój, więc one są jednorazowe. Więc to jest dosyć przydatne dla nie magów, bym powiedział. Co to mamy? Co to jest? To jest jedzenie? Nie, to jest słoik. Słoje z oliwą mają fajną właściwość. Rzucasz czymś takim w ogień. Dobra, nieważne. Rzucam tym o ścianę. Proszę, tutaj się coś wylało. Jeżeli ja potraktuję to... Dobra, zmarnuję jedną strzałę, trudno. Ta oliwa się podpala. Fajnie, nie? Super, też się cieszę. Idziemy dalej. No. Otwórz te drzwi. Jak człowiek. Dzień dobry. Pani tu... Cicho, siedź kobieto. Cholera, zgubiłem się. Dobra, tu byliśmy. Tędy nie przeszliśmy jeszcze. Dobra, tam mamy iść, ale... Nie no... Znajdźkę. O, jest, znalazłem. Tutaj mamy drabinkę. Weźmiemy sobie po drabinkę. Siomek. W tyłek ci to wsadzę zaraz. Głupi? Dobra, nieważne. Idziemy na górę. Tutaj mamy znajdźkę. Wchodzimy tam, tam. Okna też się otwierają. Wow, gratulacje, odnalazłeś tajemny obszar. Super, nie? Tutaj. Chory ragdoll, w tej grze naprawdę występuje chory ragdoll. Serio, to zwłoki zachowują się jak jakieś chore marionetki. Tu coś powinno być jeszcze, czy nie? Nie no, chyba nie. O? O? Nie, to lampa. Idziemy sobie. Ops. Oj, nie zabił się człowieku. Juppi. Schodzimy sobie. Ziomek, no, mówię, schodzisz. Dobra, tak też możesz schodzić. Dobra. Wszystko, co można było tutaj znaleźć. Nie, nie wszystko, jest jeszcze kuchnia. Ale tam, nie, no tam nic nie ma ciekawego. Proszę bardzo, poznajemy tę miłą panią. No i co, elo. To jest teraz moja laska. Okej. Okay. I'm here to see the wizard Lord Menelad on behalf of Master Fenric. You must be Sarath. I was getting worried about you, though maybe for no reason. Uncle said you helped kill a cyclops. No, sorry. I'm Lyanna. So, Menelad's niece. Lecisz na taki jak ja. Niece? Pupil? Lyanna. Skomplikowane więzi. You want to wash up before dinner. Please follow me. No właśnie, lubi się bruda się. I mean yes. Excellent. Wyborny pomysł. Gar, please open the portcullis. Yes. Dokładnie. We got a feast prepared in your honor. Dziękuję, doceniam. Wchodzimy do domu Menelaga. Opsi. Nie wykonane. O, Menelag. Dziękuję. Witam, pozdrawiam. Rozdział drugi. I wiecie co? Sir, sir, wake up! The manor is under attack! There are necromancers everywhere! I'm gonna see if the master is alright. Hide yourself! Tutaj. Was przeproszę. I zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli wam się spodobało, to łapkujcie, tam subskrybujcie. Już nie będę żebrał te łapki w ogóle. Oceniajcie po prostu. Wam się nie podoba, możecie zignorować. Mniejsza z tym. Ale jeżeli wam się spodobało, no to możecie mi to pokazać. Dobrze, więc dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Mówił do was.